trafiłeś na temat, którym zajmujesz się w sztuce znikania? Na temat sztuki znikania, czyli wudu w PL-u, czyli Amon Femo, czyli oryginalny, prawdziwy kapłan wudu z wioski Kazal na Haiti, który w 80 roku przyleciał do Polski na zaproszenie Teatru Źródeł Grotowskiego. Trafił Piotr Grosołowski, tak naprawdę, to znaczy szukając tematu do Przewodnika do Polaków, którego jedną z części, jeden film zaproponował nam Paweł Potoroczyn z Instytutu Adama Mickiewicza. Piotrek przypomniał sobie o takiej historii, którą przeczytał kiedyś w książce Ricardo Rizzi, włoskiego podróżnika, Zaginione białe plemiona. O tym, jak autor trafił do tajemniczego kapłana Amona Femo, który był u schyłku życia i który zaczął mu coś opowiadać o pobycie w Polsce i on niewiele z tego rozumiał. I wtedy sobie uzmysłowiliśmy z Piotkiem, że to jest taka szansa na zobaczenie nas samych, wtedy, ale i w ogóle, okiem kogoś zupełnie innego, z innej kultury, kto dostrzeże być może inne rzeczy w nas, na co innego zwraca uwagę, co innego dla niego jest ważne. A potem się okazało w trakcie rozwoju filmu, że tak naprawdę tu jest jeszcze jeden poziom, bo opowiadamy o takim przełomowym momencie w historii Polski, no bo to są lata 80-82, czyli apogeum Solidarności, kiedy nagle ten ruch społeczny obudził serca, że tak powiem, bardzo wielu ludzi i kilka milionów ludzi poczuło przypływ świeżej energii i czegoś, jakiejś takiej duchowej wspólnoty. A potem zaczęła się walka z ciemnymi siłami mocy, jak mówił o tym Amon, czyli z generałem Jaruzelskim i z aparatem partyjnym, który zaczął przykręcać śrubę, potem był stan wojenny, potem ludzie znowu wyszli na ulicę. Także to był taki przełomowy moment w polskiej historii, kiedy wrócił duch narodu, kiedy ludzie poczuli duchową wspólnotę i poczuli, że są silni, że mogą sami własnymi rękami pokonać władzę, która ich tłamsi przez 40 lat i wydaje się nie do pokonania. To jest znowu taki film, który się rodzi w procesie i to my już nad nim pracujemy prawie 2 lata, dlatego że przez pierwszy pół roku się zastanawialiśmy, dokumentowaliśmy, potem pojechaliśmy na Haiti na początku zeszłego roku robić zdjęcia połączone z dokumentacją, tak naprawdę szukaliśmy śladów Amona, ale też jednocześnie próbowaliśmy zrozumieć, uchwycić ten jego fenomen, jak to się stało, że był najmocniejszym Hunganem we wsi, w okolicy, Hunganem, czyli kapłanem wudu, co ludzie o nim mówią, bardzo wiele tajemnic w jego życiu i właściwie cały ten film jest takim zlepkiem, jest składany, jest takim patchworkiem dokumentalnym składanym ze strzępów informacji, które znaleźliśmy, ale tak naprawdę w filmie jest więcej tajemnic, czy w ogóle w tej biografii Amona jest więcej tajemnic i niedopowiedzeń. Tak naprawdę to wszystko właśnie, to, co można się o nim dowiedzieć z pobytu w Polsce, no to są przeważnie takie ślady ulotne, efemeryczne zupełnie i brakowało nam bardzo jakby takich rzeczy przy ziemi, informacji, gdzie był, dokąd pojechał, z kim się spotkał, nie wiadomo jak wrócił na Haiti. Dlatego ten film się nazywa Sztuka Znikania, bo no on po prostu, on właściwie od urodzenia miał taką cudowną właściwość, Amon Femo, że znikał. Pierwszy raz zniknął, od tej opowieści zaczyna się film, jak miał 5 miesięcy. Zniknął z łóżka matki jako osesek, no co jest wiadomo niemożliwe. Ale rzeczywiście po kilku dniach matka go znalazła kilkaset metrów dalej na schodach świątyni we wsi. I od tego czasu on znikał w różnych sytuacjach. Tak samo zniknął z Polski. To nie jest biograficzny film, ani historyczny film. Tak naprawdę myśmy też w trakcie dokumentowania tego tematu, szukania tych strzępów informacji o Amonie Femo, myśmy zrozumieli, że tak naprawdę chcemy zrobić film o Polsce, o Polakach, zobaczonych innym okiem, że wczuwamy się w jego punkt widzenia i próbujemy właśnie sobie wyobrazić, co on tutaj czuł, jak odbierał tą energię, która się wtedy w 80 roku rodziła, jak on sobie radził z tym duchowym wpływem, który tutaj był wszędzie dookoła. Realizujesz film wspólnie z Piotrem Grosołowskim. Jaką macie koncepcję dotyczącą zdjęć? Bo z tego, co widziałam wczoraj podczas Docs to Go,
wydaje mi się, że też będziecie używali inscenizacji, na przykład ta niesamowita scena z zomowcami. No my w tym filmie używamy inscenizacji. Używaliśmy ich o wiele więcej na początku, znaczy nakręciliśmy parę inscenizowanych scen, ale potem jednak dokumentalność, taka jednak poszukiwanie pewnej prawdy dokumentalnej w tym filmie wyparło wiele inscenizacji. Teraz zostało ich niewiele i one właściwie są tak używane, że ich nie widać w filmie. To znaczy są stylizowane na archiwalia i cały ten film jest, no tak jak kiedyś w Króliku po Berlińsku, jest takim kolażem archiwaliów używanych, montowanych według określonej myśli, która tam się rozwija, gdzie jakby nie są ważne odniesienia historyczne i dokładne momenty, w których te archiwalne zdjęcia powstały, tylko opowiadamy pewną jakby taką mityczną historię zbudowaną z tej obserwacji Amona Fermą. I właściwie teraz film wygląda tak, że główny bohater Amon Fermą nie pojawia się w filmie w ogóle. To jest tylko jego opowieść, na różne sposoby przez nas wyobrażona i ilustrowana, wyczuta. I tylko na końcu pojawia się jedno jego zdjęcie takie znaczące. Zrobione przez Marka Musiała, uczestnika Teatru Źródeł, który go właśnie uchwycił wtedy, kiedy odprawiali pewne rytuały i ono jest rzeczywiście jakby ta mina, którą ma Amon wtedy, świadczy o tym, że był jednak czarownikiem, że miał taką siłę magiczną w sobie. Tak my odczytujemy to zdjęcie i myślę, że widzowie też to tak odczytają na koniec. Razem z producentką Anną Wydrą przedstawiliście projekt na spotkaniu Docs2Go. Jak wyglądają Twoje wrażenia po tym spotkaniu i które z projektów zwróciły Twoją uwagę? Pierwsza rzecz, taka, która mi się wczoraj nasunęła podczas tej sesji Docs2Go, to, że to niesamowite, że w takiej pigułce, kiedy zostało zaprezentowane chyba około 10 projektów w ciągu 2,5 godziny, że widać jak ciekawe są projekty w Polsce, jakby jak ciekawe za chwilę powstaną filmy, ale jak ciekawie też ludzie kombinują. Mi się właściwie wszystko podobało z tego, co zobaczyłem. Dlatego, że każdy z tych projektów był inny i w każdym czuć było inny charakter pisma, inne poszukiwania, dotykanie innej materii, opowiadanie innym stylem. I naprawdę to jest, wiesz, no to jest jednak jakby taki wybór z jednego roku, powiedzmy. I to jest naprawdę, wydaje mi się, niezwykłe w porównaniu z innymi krajami, w których obserwowałem, jak wygląda produkcja dokumentów, że to jest niezwykłe, że w Polsce mamy taką różnorodność i tyle talentów. Ja rozmawiałem też z gośćmi zagranicznymi, czyli z tymi selekcjonerami festiwali i agentami sprzedaży, którym myśmy prezentowali te projekty. I naprawdę większość z nich też mówiła, kilka osób, że no po prostu warto do Polski przyjeżdżać na łowy, no bo to jest kapitalne łowisko tutaj, że właściwie każdy z tych projektów jakoś im się podobał i później tylko mają taki problem, że wiadomo, że na dużych festiwalach jest tak, że z danego kraju wybiera się jeden, maksymalnie dwa filmy, no bo wszystkie kraje chcemy zareprezentować, a z Polski można by wybrać tych filmów więcej.